Transport? Transport? Trans? Transylwania? Transatlantyk? Trans. Józef przeczytał o transwestycji. Trans. Nigdy w życiu nie spotkał osoby mogącej zasłużyć na przydomek trans myśleć, z czym to skojarzyć. Postanowił jednak samemu spróbować trans tego transu. Wreszcie spojrzał w kalendarz, i wtedy doznał ukontentowania. To dopiero jutro jest dzień widzialności osób transpłciowych. Wszystko jasne. Jest gdzieś pecz nie wiadomo, gdzie. Świat, w którym trans dostrzega się. Pan w jest dla nas hojny. Bo przeżyliśmy kolejny tydzień bez wojny, więc nie jest źle. Mam nadzieję, że takich tygodni i miesięcy bez wojny będzie bardzo wiele i że wojna rozejdzie się po kościach. Dziś w komentarzu też trochę skrytykuję słynnych geopolityków, takich jak Jacek Bartosiak i jego pomagier dziennikarz. Którzy przepowiadali bardzo wiele rzeczy, nic się nie sprawdziło. Krzysztof Wojczar znakomicie to analizuje, więc ja o tym Państwu tylko opowiem. Ale na początek rzecz poważna, bo wydarzyły się dwa fakty, które bardzo dużo mówią o Israeli Defense Forces, o IDF-ie izraelskim, czyli o siłach zbrojnych Izraela. Najpierw bez powodu, Izrael zaatakował irański konsulat w Syrii. Zbombardował. A potem 1 kwietnia zbombardował konwój humanitarny, w którym zginęło, w tym bombardowaniu zginęło 7 osób, w tym młody Polak z Przemyśla. I wiem, że żyjemy w świecie, w którym obowiązują podwójne standardy, w którym cierpienie Palestyńczyków w gazie uważa się za słuszne, a zbrodnie wojenne popełniane przez Izrael uważa się za uzasadnione. Ale ja nie zamierzam poddawać się politycznej poprawności, nazywam sprawy po imieniu. I aż prosiłoby się, żeby polskie władze w odniesieniu do zabójstwa polskiego obywatela w gazie Dokonanego przez izraelskie lotnictwo, zajęły ostre stanowisko. I nie przypuszczałem, że bardziej tym razem pochwalę ministra spraw zagranicznych, którego nie cierpię osobiście, czyli Radosława Sikorskiego, który jednak zdobył się na odwagę, zadzwonił do swojego odpowiednika w rządzie izraelskim i odbył z nim, jak twierdzi jego rzecznik Paweł Wroński, ośmiominutową ostrą w tonie rozmowę. No dobre i to. W kontraście do, do tej postawy jest oświadczenie pana prezydenta Andrzeja Dudy na, opublikowane na portalu X. I to oświadczenie przeczytam, bo jest ono majstersztykiem matactwa, kluczenia i braku odwagi. Nie przypuszczałem, że tak. Takie zestawienie zrobię na sam początek. Ale co Państwo sami pomyślicie, słuchając treści oświadczenia, które brzmi tak oto. Na portalu X, na profilu pana prezydenta Dudy ukazał się tekst. Z głębokim bólem przyjąłem informację o śmierci w strefie gazy wolontariuszy z organizacji World Central Kitchen, w tym polskiego obywatela. Jestem myślami z ich najbliższymi. Ci odważni ludzie swoją służbą i poświęceniem dla bliźnich zmieniali świat na lepsze. Tragedia ta nigdy nie powinna się wydarzyć i musi zostać wyjaśniona, powiedział, napisał pan prezydent Duda. Panie prezydencie, kto jest winny tej tragedii? Kto zbombardował humanitarny konwój i kto powinien za to odpowiedzieć? Na to już panu spodni nie starczyło? Odwagi nie starczyło, żeby zapytać i powiedzieć wprost, nawet tak jak e, niepoważny często Radosław Sikorski? Wstyd. Zginął Damian Sobul z przemyśla, młody wolontariusz zapalony. Pan pisze o odważnych ludziach. Szkoda, że wśród nich nie ma pana. Nie wróży to dobrze, formacji, z której pan się wywodzi, skoro jej luminarze nie mają na tyle charakteru, żeby sprawy nazywać po imieniu i żeby domagać się sprawiedliwości. Chociażby dla rodziny pana Damiana. Ciekawe, czy Izrael zapłaci odszkodowanie. Tyle. Nie chcę tu nic wyjaśniać, nie chcę tu nic y, rozgrywać żadnych emocji. Mówię o tym, jakie myśli opadły mi, gdy o tym przeczytałem. A mamy do tego, do kompletu, poniedziałkowe też zdarzenie. Sześć ofiar śmiertelnych. Izrael zaatakował konsulat oraz rezydencję ambasadora Iranu, zbombardował. Wydaje mi się, że dyplomaci mają status neutralny, ale nie dla Izraela. Gdyby to Iran zbombardował konsulat izraelski, może nie w Syrii, bo tam akurat nie ma konsulatu izraelskiego, ale w Turcji, ale byłaby chryja, ale byłby krzyk. Żyjemy w świecie, w którym Śmierć śmierci nierówna, w którym człowiek człowiekowi nierówny. I czy godzimy się na takie świat? Tak, godzimy się, bo milczymy. Dopóki rządzić nami będą ludzie milczący, dopóty będziemy poniewierani, obrażani. I zasmucani. Dopóty będziemy mieć poczucie niesprawiedliwości, która nas również dotyka. Bo zabija się polskiego obywatela, który przecież pojechał tam pomagać innym biednym, bardzo biednym ludziom. Widziałem dzieci z gazy na dokumentalnych nagraniach, w którym ręce się trzęsą, mają pełny post-traumatic stress disorder. Tak to się nazywa w języku fachowym. Bad pity is Dzieci, kilkuletnie dziewczynki, chłopcy, już nigdy nie będą normalni. Już zawsze będą zatruci nienawiścią, lękiem, i agresją. Czy drogą do naprawienia świata jest mordowanie, eksterminacja. Wszystko dzieje się w święta wielkiej nocy, w święta zmartwychwstania, w święta, w których. Czcimy zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, zwycięstwo światła nad ciemnością. Najgorsze rzeczy dzieją się teraz. Myślicie, że to tak przypadek, taka koincydencja, taki zbieg wydarzeń? Trwa muzułmański ramadan. I to też nie przeszkadza zamachowcom w Rosji zabić 131 osób. I już widzę polskich propagandystów. A! 131 Rusków. To się nie liczy. Nie wiem nawet, jak na to odpowiedzieć. Gdyby wam pozabijano dzieci, żony, to nie mówilibyście o statystyce i o Ruskach. Tak? Moja tragedia jest ważniejsza niż twoja. Śmierć mojego bliskiego jest ważniejsza niż twojego. Z tego bierze się wojna, z tego bierze się to, co najgorsze w świecie. I wydaje mi się, że teraz, właśnie w okresie Oktawy Wielkanocnej, trzeba o takich rzeczach jasno, wyraźnie, bez kręcenia mówić. I teraz, właśnie pan prezydent Andrzej Duda miał szansę wypowiedzieć się jak mężczyzna. Wypowiedzieć się jak człowiek. Który ma jasno ustawione wartości i wie, że często trzeba powiedzieć prawdę, choćby się z tego powodu miało ponieść uszczerbek. Ale nie. Sybaryci, ludzie chcący żyć bez kantów, bez starć, bez trudności, unikają tego. I szkoda, że do władzy w Polsce zawsze dorwą się sybaryci, zawsze dorwą się tchórze. Stop. Bo trzeba pohamować e, emocje i przestać łajać polityków. Czas, żeby to wszystko naprawiać, żeby o tym wszystkim poważnie mówić. Powiem Państwu też dzisiaj o programie ruchu obrony Polaków w kilku kwestiach. E, powiem o tym, że niektórzy z Państwa Poczuli się poruszeni tym, że zbyt radykalnie opowiadam o ekonomii, zwłaszcza. A ekonomia nie lubi wstrząsów. Tak, nie jestem ekonomistą. Zostałem nawet napomniany, żeby być bardziej ostrożnym w formułowaniu twierdzeń dotyczących gospodarki i ekonomii, bo w gospodarce najważniejsza jest przyszłość, horyzont i stałość. Żeby przedsiębiorca był optymistą, żeby dobrze patrzył w przyszłość i inwestował. No i dobrze, bo rzeczywiście jestem korygowany przez mądrych ludzi. I powiem tyle w gospodarce, w tym co chcemy zrobić. Chcemy przede wszystkim cofnąć polski ład. Chcemy cofnąć wszystkie dewastacyjne przepisy wprowadzone przez rząd Morawieckiego, które niszczą polską przedsiębiorczość. Chcemy wyrównać szanse pomiędzy wielkimi korporacjami i polskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jak to zrobimy, niedługo ogłosimy już dokładny plan, dokładny program. Ale warto o tym wspomnieć. A teraz pochylmy się nad kilkoma niepokojącymi rzeczami. I w całym przeglądzie podam Państwu też niesłychanie zajmujący i ciekawy artykuł podsumowujący to, co już jakby wiemy na temat tak, tak zwanych szczepionek przeciwko COVID-19. Pandemii w jednym tekście e, opublikowanym przez profesora Daglisza znajdują się wszystkie najważniejsze, dosyć szokujące też twierdzenia dotyczące nowych metod, które tak były wpierane nam jak dziecko w brzuch. A, zacznijmy od polskich generałów i dosyć tajemniczych historii, które ich spotykają, a które natomiast są wykorzystywane przez propagandę rosyjską. Przez wojenną propagandę rosyjską. Tak chwalimy się kilkoma generałami, których wyeksportowaliśmy do międzynarodowych instytucji wojskowych. I w tym tygodniu niestety możemy na naszym koncie zapisać minus dwa, bo straciliśmy dwóch takich generałów. Jak to już powiem, 26 marca tego roku. Jak oficjalnie podało dowództwo NATO, nagle zmarł generał brygady Adam Marczak. Był szefem sztabu dowództwa operacji Unii Europejskiej Altea w Mans Ta operacja dotyczy misji stabilizacyjnej w Bośni i Hercegowinie. Oficjalnie w komunikacie MON czytamy do niespodziewanej śmierci doszło z przyczyn naturalnych w czasie wolnym od służby. W tym samym czasie na komunikatorze Telegram, na wielu rosyjskich portalach propagandowych obsługiwanych przez e, rosyjską machinę propagandową, pojawiła się informacja, że nasz generał zginął wraz z innymi wysokimi oficerami NATO. E, w czasie w Jarze pod Bachmutem głosiły jedne wersje, a druga wersja głosiła, że w Kijowie. Obie wersje mówiły o tym, że został trafiony przez pociski rosyjskie i zginął. Oficjalne ustalenia są takie, że zmarł w Mans w Belgii. To prawie 2000 km różnicy. Ale proszę zobaczyć, jak bardzo. Chirurgicznie wręcz propaganda rosyjska wykorzystuje wszelkie zdarzenie, żeby siać pewne wątpliwości. Generał raczej zmarł w Belgii. Raczej mówię, bo na wojnie nigdy nie wiadomo, gdzie jest prawda, ale bardziej polegam na oficjalnych stanowiskach władz europejskich i naszego Ministerstwa Obrony Narodowej niż na rosyjskich portalach. A więc 26 marca umiera nagle generał Adam Marczak. I także w tym czasie służba kontrwywiadu wojskowego rozpoczyna dosyć tajemnicze postępowanie kontrolne dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa osobowego dla generała broni Jarosława Gromadzińskiego. Komunikat MON jest bardzo lakoniczny w tej sprawie. Gromadzińskiego w trybie nagłym odwołano ze stanowiska. Dowódcy Eurokorpusu i wezwano go do natychmiastowego powrotu do kraju. Dowódcą Eurokorpusu było czerwca 2023 roku. Wcześniej był zastępcą dowódcy Grupy Wsparcia Ukrainy do spraw interoperacyjności. Teraz z nieoficjalnych źródeł dowiedziałem się, że zarzuty mogą dotyczyć działań szpiegowskich na rzecz Rosji. To tak wysoko umocowany? To jest generał nowej generacji, już nie po łówce, Jarosław Gromadziński. No, należy się bardzo wyraźnie przyjrzeć tej sprawie, bo jest ona niepokojąca i nie, nie świadczy najlepiej o naszych procedurach bezpieczeństwa. Skoro tak wysoko może zajść ktoś, kto budzi. Podejrzenia. No, chyba, że generał jest czysty, a SKW się czepia, w co wątpię. Poza tym SKW nie działa na podstawie własnych informacji, własnego śledztwa, bo jest zbyt słabe na to, tylko działa na podstawie klarisów, które otrzymało od służb amerykańskich. To Amerykanie trafili na trop pewnych nieprawidłowości. Tyle na razie można ujawnić. Ciekawa analiza, tym razem dotycząca Afryki, o kruszącym się, kruszących się wpływach Francji w Afryce. Francja miała dość duże wpływy postkolonialne w całym pasie Sahelu, który ciągnie się wzdłuż, w poprzek całej Afryki. W tym pasie Sahelu mamy kilka państw, w których Francja miała bardzo duże wpływy. Jest to Mali, Niger, Senegal, Burkina Faso, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Benin, Togo i Republika Środkowoafrykańska. Wszystkie kraje dosyć egzotyczne, ale rządzone przez y, dyktatorów typu pan Bongo, rodzina pana Bongo, która nadzwyczajnie wzbogaciła się na tym, że po prostu rządziła. Francuzi stamtąd czerpali. Prawie połowę swojego zapotrzebowania na pierwiastki rozszczepialne dla energetyki jądrowej oraz metale rzadkie. Dzięki temu wojsko francuskie tam pełniło rolę tezauryzacyjną, czyli, mówiąc krótko, napędzało gospodarkę francuską. Naraz, trzy lata temu, w kilku republikach, które dotychczas były we wpływach francuskich, pojawiły się bojcy Wagnera. Grupa Wagnera. Oczywiście wysłana tam przez Kreml. To są najemnicy rosyjscy, którzy mniej chyba już nawet słuchali Prigozina, a bardziej byli służbami specjalnymi Kremla. No i pojawili się w kilku miejscach, tocząc z Francją na terenie Afryki takie zastępcze, coś, to teraz modnie się nazywa proxy war. Wojna zastępcza na terenie Afryki takie wojny toczyły się też za czasów Związku Sowieckiego, na przykład w Angolii, gdzie naraz wylądowali z jednej strony pokojowi eksperci z Kuby i e, znany reporter, który przecież nigdy nie kalał się donosicielstwem Kapuściński, a z drugiej strony e, bojownicy Legii Cudzoziemskiej i kilku innych formacji. Rafał Ganganowicz mój, Dobry znajomy, już nieżyjący, opowiadał mi o kulisach takich wojen afrykańskich. To były właśnie zastępcze wojny. Takie, jakby dzisiaj powiedziano, proxy war. Ganowicz był na dwóch takich wojnach w Kongo i w Jemenie. A teraz toczą się takie nowe wojny psów wojny. Warto mieć świadomość, że w samej Algierii, która jest olbrzymim krajem, Prawie 2 miliony kilometrów kwadratowych powierzchni, Francja była od 1848 roku do 1967, końca krwawej wojny. Ta cywilizowana Francja tam mordowała ludność cywilną bez mrugnięcia powieki. Teraz Rosjanie pojawili się w Mali. W Burkina Faso i w Republice Środkowoafrykańskiej, przejmując tam kontrolę nad kopalniami złota, metali rzadkich i pierwiastków promieniotwórczych. To mocno uderzyło we Francję i spowodowało słynne zniecierpliwienie pana Macrona, który gotów był wysłać do Odessy oddział francuski. Już się wszystko wygładziło, już te zmarszki są niewidoczne, ale Dopiero teraz dowiadujemy się o kulisach różnych europejskich działań, przy których nasza dyplomacja zachowuje się jak ślepe koty we mgle. Od tego jest wywiad. Od tego są służby, żeby naszej dyplomacji dostarczać wiadomości, choćby takich, jak tu w materiale filmowym państwo macie bardzo dobrą analizę, bardzo dobrego portalu opowiadającego o międzynarodowych konfliktach. Tyle jeżeli chodzi o reminiscencję tej słynnej narady francuskiej, po której premier Grecji wysypał naszego Tuska i naszego Dudę, że parli do wojny sami, nie, nie znając kontekstu nawet tych buńczucznych wypowiedzi Macrona, które już teraz bardzo zostały stonowane. Skożmy teraz za ocean i za, zajmijmy się chwilę wizją zwycięstwa Trumpa w wyborach, Wybór wtorek listopadowy w Stanach Zjednoczonych. Co będzie, jeżeli Trump wygra? Wielu Polaków mówi, będzie lepiej, bo z Bidenem się już nie da wytrzymać. Ja też nie jestem i nigdy nie byłem entuzjastą pana Józia Bidena, ale staram się być realistą. Więc tak, na początek, kto może być wiceprezydentem? Pierwsze rankingi przy Trumpie. A więc mówi się tak. Wariant dobry dla Polski, że będzie nim gubernator Florydy Ron Desantis. Dobry dla Polski, bo Desantis jest dobrze usposobiony do naszego kraju. Może to być tu zaskoczenie, ale chyba nie duże. Tucker Carlson. O jego zapatrywaniach na Polskę niewiele wiemy, ale wiemy o jego postawie w czasie, gdy przez prawie pół godziny w słynnym wywiadzie z Putinem pozwolił Putinowi na plecenie bzdur na temat historii Polski o tym, że Polska wywołała drugą wojnę światową. Był nieprzygotowany to co najmniej. Albo ma w nosie Polskę i pozwala Putinowi kłamać na temat Polski i jej historii. Ale to też nie jest dobrym prognostykiem. Może to być kongresmen z Florydy, Byron Donalds. On ponoć ma bardzo dobre kontakty z Polonią i... Jak informują mnie Polonusi z Florydy, jest do niego dostęp. To byłoby korzystne dla nas, chyba najbardziej, chociaż Ron Santis też, też jest dla Polski przychylny. Może to być czarnoskóry senator Tim Scott z Karoliny Południowej. I te, tutaj nic nie wiem, to podpowiedzcie mi państwo, zwłaszcza e, państwo ze Stanów Zjednoczonych, zajmujące się polityką, jakie on ma poglądy wobec Polski, bo tak powinniśmy. Rozpatrywać administrację przyszłą prezydenta Trumpa. I może być jeszcze pani Tulsi Gabbard, akurat chyba nierubiąca Polaków, z, Hawaji, z Hawajów pochodząca, była demokratka zresztą. To dosyć by było egzotyczne. Ona oraz pani Kerry Luck z Arizony. Pani Kerry Lack ponoć jeszcze niedawno nie wiedziała, gdzie leży Polska, ale teraz, który już opowiedział, i nie jest z nią źle. No, tak to by było, jeżeli chodzi o, o umeblowanie gabinetu, osobowe umeblowanie gabinetu Donalda Trumpa. Ale teraz, czym skutkowałyby rządy Trumpa w bliskiej perspektywie? A więc tak, no, skończyłby wojnę na Ukrainie. Także doprowadziłby do przymusowego rozejmu. To, w to wierzę, ale to może być bardzo niekorzystne dla naszego kraju, ponieważ kadłubowa Ukraina. Która wyłoni się z takiego kulawego rozejmu, wymuszonego przez Trumpa, chociażby wstrzymaniem dostaw i finansowania, co prawda w dużej części rozkładanego przez oligarchię, ale jednak nieco napędzającego front ukraiński, to spowoduje, że bractwo z frontu pozostanie bez zajęcia w dużej części. Czym się zajmie? Tym, czym zawsze zajmują się weterani wojenni. Albo będą pracować w międzynarodowych firmach ochroniarskich, to pół biedy, ale tylu ich nie przyjmą, te firmy, bo w tej chwili aż takiego zapotrzebowania na te usługi nie ma. Albo zasilą świat przestępczy. A gdzie ten świat przestępczy się ulokuje? W Polsce. Podobnie jak teraz lokują się korupcyjne interesy oligarchów ukraińskich, którzy korumpują na potęgę polskich samorządowców i polityków. To trwa, teraz się dzieje. Mówię o tym w momencie, gdy zaczyna się kwiecień 2024 roku. Za kilka miesięcy wybuchnie w Polsce panika i krzyki, że ukraiński świat przestępczy zaczyna dominować nad naszym światem politycznym, nawet. Wtedy mogę powiedzieć, a nie mówiłem, ale to małe pocieszenie. Alarmuję już teraz, choć Mało wierzę w to, że ktoś się tym przejmie. A więc mamy pierwszy skutek koniec wojny na Ukrainie. Drugi skutek Tajwan. To źródło pozostanie zapalne. Tutaj się wiele nie zmieni, bo Trump akurat ma dosyć ostry kierunek, jeżeli chodzi o Chiny, i tutaj starcie z Xi Jinpingiem wcale nie jest przez niego niechciane. Możemy mieć wojnę z Iranem, dlatego że Trump, a zwłaszcza jego otoczenie, pan Kushner, to ludzie, którzy są bardzo proizraelscy. Trump był najbardziej proizraelskim prezydentem z wszystkich ostatnich prezydentów Stanów Zjednoczonych, i raczej to się nie zmieni. A więc tak, możemy mieć wojnę z Iranem, bo to przecież u schyłku swojej kadencji Trump zabił Gasema Soleimaniego, generała. Słynnego dowódcę Gwardii Rewolucyjnej Irańskiej. O tym należy pamiętać. Trump usankcjonuje też zbrodnie izraelskie w gazie, co do tego nie ma wątpliwości, i dociśnie gospodarczo Europę. Także tutaj może być konflikt z ideą superpaństwa Zjednoczonego Socjalistycznego Związku Republik Europejskich i z Armią Czerwoną Europejską planowanymi. To może być dla nas korzystne. Podobnie jak poparcie Trumpa dla idei Między morza, jeżeli ono się nie zmieniło. Tak więc e, nie polegajmy na mitach, analizujmy sytuację, dostosowujmy nasze marzenia i wymagania do tego, co może się dziać. Zamach w Rosji, pamiętacie Państwo 22 marca, Krokus City Hall w Krasnogorsku. 139 ofiar śmiertelnych. Do zamachu przyznało się, przyznała się organizacja. Państwo islamskie Chorasanu w Afganistanie. Obiecałem Państwu, że jak sprawdzę, to powiem więcej i dzisiaj mogę powiedzieć już więcej. Rzeczywiście, państwo islamskie w Chorasanie e, początkowo było jakby franczyzą. To jest taki termin, który wymyśliłem, żeby opisać, jak rozsiewa się Daesh, ISIS po świecie. Potem to podchwyciło wielu analityków i uznaje za swój. Bardzo się cieszę. Więc było taką franczyzą państwa islamskiego al-Baghdadiego z Iraku. Na początku, na czele państwa islamskiego Chorasanu, stał Hafiz Said Khan, urodzony w 1972 roku. Radykał islamski, który skonfliktował się także z talibami a zwłaszcza z jednokiemu omarem. Walczył też z NATO, pochodził z, z takiego rodu Marmosai, to jest spośród z, z, z Pasztunów I przyszedł z Pakistanu. Według danych wywiadowczych Stanów Zjednoczonych został zabity 26 lipca 2016 roku w nalocie amerykańskim. Jego następca, Abdel Hasib, Także został zabity 23 kwietnia 2017 roku w Nangar Her. W Afganistanie od tego czasu nie kojarzyliśmy przywódców państwa islamskiego, Chorasanu. Dlaczego nastąpił zamach w Rosji? Wyjaśnień może być kilka, ale bardzo prawdopodobnym jest fakt, że ostatnio władze Rosji ludzie Putina, nawiązali intensywne stosunki z Talibami. I w tej chwili trwa import-eksport między Afganistanem a Moskwą i Talibowie już nie pamiętają konfliktu z lat 80. z Armią Czerwoną. Współpracują w najlepsze z y, Putinem. Ponieważ państwo islamskie Horasanu jest skonfliktowane z Talibami, no to uderzenie, miejsce uderzenia wybrano w sposób naturalny jakby chcąc ukarać Rosję za e, współpracę z talibami. Tak by to można wyjaśnić. I do tego znalazłem jeszcze kilka informacji wywiadowczych, którymi się podzielę z Państwem. A więc, tak: moi współpracownicy ze wschodu donieśli mi, że Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosyjska przedwczoraj, a nagrywam we wtorek, 2 kwietnia, przechwyciła heksogen ukryty w ikonach. Materiał wybuchowy, Na, miało to miejsce w wodzie pskowskim, i FSB oczywiście twierdzi, że to jechało z Ukrainy. Jak było naprawdę, tego nie wiemy. I znalazłem jeszcze jedną informację wywiadowczą, taką, którą wyciągnęliśmy ze wschodu. A mianowicie, już w noc po zamachu w Krasnogorsku, zatrzymany został mężczyzna pochodzący z Czeczenii. Zatrzymany został niedaleko centrum Krokus. Nazywał się Ashhab Uspanow. I matka Uspanowa twierdzi, że został zatrzymany na przystanku autobusowym, gdy jechał z żoną do pracy. O jego śmierci poinformował opozycyjny czeczeński kanał telewizyjny Adin Adat. Kanał telewizyjny twierdzi, że był torturowany, miał złamane żebra i kręgosłup. Dziennikarze twierdzą też, że organy ścigania upozorowały samobójstwo przez powieszenie. Tak więc od Czechena już się nic nie dowiemy, że został zamordowany na posterunku policyjnym. A inne informacje mówią, że pozostali zatrzymani to w większości tadżykowie, tadżycy, którzy pracowali w Rosji. W Rosji jest duży, duże zjawisko gastarbeiterów jak to nazywano kiedyś w Erefenie. Pracowników z Tadżykistanu. Tadżykistan to odrębna opowieść. Opowiadałem Państwu kiedyś w jednym z odcinków Łowcy Smoków o Tadżykistanie. Niewiele tam się zmieniło od tego czasu. Jak będę miał więcej informacji na temat um, zamachu w Rosji, to będę Państwu je podawał, bo te informacje są naprawdę ciekawe i pokazują inne oblicze terroryzmu islamskiego. Oczywiście, w mediach propagandowych Rosji natychmiast ukazały się wersje, że za tym zamachem stoją Amerykanie, że to CIA. No i tam cała taka narracja, oczywiście, funta nie warta, ponieważ z wstępnej informacji wiemy, że Rosjanie dostali ostrzeżenie z Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I takie samo ostrzeżenie o możliwości zamachu terrorystycznego przed Krasnogorskiem jeszcze przyszło z Teheranu. A więc tu dwie służby dosyć dobre pokrywały się w swoich informacjach. Jeżeli już mówimy o tych danych, które przychodzą ze wschodu, o tych informacjach, to znowu dosyć niefrasobliwa postawa dziennikarzy polskich. Oto grupa dziennikarzy z polsko-białoruskiego pogranicza odwiedziła niedawno obóz Brzeski w Białorusi. Była to specjalna wycieczka prasowa, a wśród organizatorów tej wycieczki był Łukaszenkowski, Białoruski Związek Dziennikarzy. I pan Roman Laszczuk w czasopiśmie Podlasianin opublikował artykuł Brześć Blisko i Daleko. Utrzymany w tonie obiektywnym, ale jednak chwalący przemiany brześcia pod, władzami, pod władzą Aleksandra Łukaszenki. <laughs> Natychmiast rozległ się festiwal cytowań pana, artykułu pana Laszczuka we wszystkich możliwych kanałach propagandowych Rosji. Próbowałem znaleźć artykuł pana Laszczuka, żeby samemu się z nim zapoznać, ale został już wycofany. Zobaczcie sami z portalu Podlasianin. Natomiast wrzawa wokół tego trwa. Jaki z tego wniosek? Doradzam no, daleko posuniętą ostrożność w kontaktach z państwami uczestniczącymi w wojnie. Wszystkimi. No i nie ma niestety dnia, nie ma tygodnia bez informacji o kolejnych wyczynach Ukraińców w Polsce. Nie chcę państwa żepatować tym, ale dziś mamy. Oto w niedzielę wielkanocną 41-letni pijany w sztok Ukraińiec e, uderzył w samochód jadący przed nim, zabił człowieka, druga osoba, żona tego pana, 69-letniego, walczy o życie w szpitalu, Ukraińcowi więc się nie stało. A prowadził pijany w sztok, co podaje policja, zobaczcie sami, jest artykuł. I z tych takich niemiłych informacji ze wschodu, to jeszcze zobaczcie państwo w, y, tekst Ukraińskiej Prawdy. W Hersoniu prospekt Kutuzowa, marszałka, marszałka, który walczył bądź co bądź z samym Napoleonem, y, przemianowano na prospekt Romana Szuchewicza, tej gnidy antypolskiej, Organizatora masakr Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, Polakożercy Szuchowicza. To jest kolejny dowód dobrej woli Ukraińców. W Hersoniu niedawno mieli wojnę i nic się nie nauczyli. Skoro o tych wydarzeniach międzynarodowych, to chcę skończyć ten blog analizą Krzysztofa Wojczala, który pokazuje, że z wszystkich przepowiedni znanego geopolityka Jacka Bartosiaka nic nie wyszło. Zobaczcie Państwo, tu jest publikacja, i Krzysztof Wojczal mówi tak: pisze, USA nie oddała dobrowolnie przywództwa na świecie Chinom, tak jak przewidywał Jacek Bartosiak. Nie wybuchła wojna o Tajwan. On tam wymienia kilkanaście nieudanych prognoz Jacka Bartosiaka, ja tylko wymieniam te ważniejsze. USA nie dokonały drugiego resetu z Rosją. Rosja rozpoczęła z proxy wojnę ze Stanami Zjednoczonymi na Ukrainie. Rosja nie ruszyła wraz z USA na Chiny. Rosja nie zaatakowała Polski. I pisze pan Krzysztof Wojcza: Mam wrażenie, że rzeczywistość jednak pana co krok mocno zaskakuje. To jest zwrócone wprost do pana Bartosiaka. Ja ze swojej strony dodam, że gdyby słuchać pana Bartosiaka, i dosłuchiwać do tego jeszcze rozmów, które prowadzi pan Piotr Zychowicz na swoim kanale, to mielibyśmy obraz kompletnie aberracyjny, kompletnie odwróconej rzeczywistości, ponieważ pan Zychowicz wyspecjalizował się zwłaszcza w rozmowach z ekspertami z kręgu Marka Dukaczewskiego i starych, starego wojskowego trepostwa, których przedstawiano jako super specjalistów. Według nich, Ukraina już dwa razy wygrała wojnę, powinna odbywać Defiladę w Moskwie, a skoro tak nie jest, to oni są bardzo zdziwieni. Ale oni już coś innego zupełnie mówią teraz, niż mówili kiedyś. Dla komedii posłuchajcie Państwo wypowiedzi na portalu pana Zychowicza z pierwszych y, po, miesięcy wojny do pierwszego roku. Co tam było wygadywane? Wszyscy to mieli łykać jak kaczki. Taką objawioną wiedzę ekspercką. Teraz na szczęście już y, wokół tych ekspertów zaczyna panować. Lekkie pobłażanie i niedowierzanie, ale ile to musiało trwać, żeby to się okazało? Teraz po co te projekty były? To jest pytanie, które zawieszam. Warto poczytać taką krótką analizę pana Krzysztofa Wojczała. Teraz z innej beczki mam dla państwa bardzo sążnisty i obfitujący w konkrety artykuł przedrukowany przez portal Daily Skeptic, a zatytułowany bardzo radykalnie: Zakazać szczepionek. Tekst podpisany jest przez Angusa Dalglisha, eksperta w dziedzinie immunologii i profesora onkologii w St. George Hospital Medicine School w Londynie. A więc nie byle kogo. Artykuł był też publikowany wcześniej w TSW Defending Freedom. A teraz kilka tylko cytatów z tego artykułu. Raczej przeczytajcie go sami państwo, bo to on obfituje. Mnóstwo radykalnych stwierdzeń popartych badaniami. Dotyczy substancji zwanych szczepionkami. Cytat. Dopiero teraz The Telegraph donosi, że rząd USA nie będzie już finansował badań, których realizacji zaprzeczał przez prawie 3 lata. Chodzi o badania nad gain of function, wzmocnieniem oddziaływania, czyli ingerencją ludzką ręką. W genotyp SARS-CoV-2, wirusa, który wywoływał COVID-19. Przypominam, bo ci, którzy z Państwa, którzy mnie regularnie słuchają, to już mają uniwersytet na ten temat zrobiony, ale dla nowych słuchaczy przypominam. Po pierwsze, pisze Dalgliż, szczepionka nie pozostała na miejscu wstrzyknięcia, tylko rozeszła się po całym organizmie, czemu początkowo producenci przeczyli. Po drugie, nastąpiły dramatyczne różnice w kolejnych partiach substancji. Mówiąc krótko, te partie były mniej lub bardziej nasycone innymi pierwiastkami. Obecność promotorów SV40, które Dalglish określa jako onkogenne, mówiąc po ludzku powodujące nowotwory. Badania Cleveland Clinic. Nie ma ani jednego badania, które wykazywało, że biwalentna szczepionka przeciwko COVID-19 chroni przed ciężką chorobą lub śmiercią. W jednym z badań wszystkie myszy zaszczepione biwalentnie, które poddano prowokacji COVID-19, zachorowały. Dawki przypominające, Szczepionki indukują zmianę przeciwciał z podtypów neutralizujących na podtypy tolerujące, a także powodują znaczną supresję, czyli obniżenie, limfocytów T, co będzie sprzyjać nowym infekcjom i tłumić odpowiedź immunologiczną na raka. To są słowa Dalglisha. Ja je tylko przetłumaczyłem i Państwu cytuję. Inne słowa. Po wstrzyknięciu przypominających dawek obserwuje się występowanie chłoniaków białaczek i nowotworów nerek. Pojawia się epidemia tak zwanych nowotworów wybuchowych z przerzutami. Powodem tego może być supresja linfocytów T. Integracja plazmidu DNA i SV40, to dla lekarzy mówię, integracja plazmidu DNA i SV40 w promowaniu rozwoju raka. Czyli mówi się tutaj o wpływie na genotyp DNA, substancji MRNA. Białko kolca MRNA wiąże P53 i inne geny supresorowe raka. Czyli mówiąc krótko, te geny, jak P53. Są mniej aktywne w przeciwdziałaniu tworzeniu się komórek nowotworowych w organizmie. W szczepionkach jest kilka elementów, które powodują burzę rozwoju raka u tych pacjentów, którzy mieli szczęście uniknąć zawału serca, zakrzepów, udarów, chorobów, chorób autoimmunologicznych. I wreszcie kończy swój sążnisty tekst. Dalglish. Takim zdaniem. Nie ma już żadnych jeśli ani ale. Należy natychmiast wstrzymać i zakazać stosowanie wszystkich szczepionek MRNA. Wiecie Państwo, jestem zbyt mało fachowy w tej sprawie, żeby cokolwiek, żeby mieć jakiekolwiek własne zdanie. I tak też staram się um, przedstawiać Państwu wiedzę naukową dotyczącą COVID-19, żeby Państwo sami wyciągali wnioski. Ale uznałem, że ten tekst, ta ognisza jest tak mocny, tak przekonujący, że powinien spowodować odruch badania w literaturze naukowej, w nature, w lancecie, w medicine. Sprawdzać, czy to wszystko jest prawdą. Bo jeżeli jest prawdą, jeżeli rzeczywiście um, te substancje w jakiś sposób promują rozwój nowotworów, to mamy do czynienia z ogromną ogólnoświatową aferą. I teraz cisza to tylko pieniądze koncernów, które cały czas zatykają usta sprzedajnym ekspertom. Cisza. Jeżeli tak jest. A jeżeli tak nie jest, to gdzie są opracowania obalające tezy delblisza? Bo ich nie ma. Dobrze, pozostawiam Państwa niestety z tak rozgrzebanym tematem, ale uznałem, że to jest tak ważny tekst, że warto go Państwu polecić i przedstawić. Co mamy jeszcze? Teraz dla rozróżnienia. Zobaczcie Państwo, jak z jednego artykułu w Nature można wyciągnąć zupełnie różne przesłanki. Oto nasze TVN24. Zobaczcie. Donosi, że Ziemia, uwaga, spowolniła. Z powodu globalnego ocieplenia. Ziemia spowolniła, bo stopiło się zbyt wiele lodu. To może wpływać na zmianę czasu. Planeta zwolniła. To cytat z tvn 24. A teraz zobaczcie Państwo belgijską gazetę, która pisze o tym samym tekście z Nature i pisze tak: Uwaga. Jak już przetłumaczyłem dla Państwa specjalnie. Ziemia zaczęła przyspieszać swój obrót z powodu globalnego ocieplenia. A więc Stefan mówi: Ziemia z powodu globalnego ocieplenia zaczęła zwalniać, a belgijska gazeta Ziemia zaczęła przyspieszać z powodu globalnego ocieplenia. Zmiany klimatyczne i wynikające, wynikające z nich topnienie pokrywy lodowej powodują, że nasza planeta zaczęła przyspieszać swój obrót. Piszą Belgowie. Jednak topnienie pokrywy lodowej również spowalnia ten efekt. To już jest jakaś wyższa mądrość języka. Woda ze stopu przepływa z biegunów w kierunku równika, a Ziemia rozszerza się w tym miejscu, spowalniając przyspieszenie rotacji. To jest zdanie Belgów o tym samym artykule w Nature. Ja myślę, że potwory wyjdą z tego rozszerzenia Ziemi. Tam wyjdzie Godzilla i y, jakaś inna jeszcze y, strasznica i, i nastraszy tych wszystkich klimatologów. Dopiero się zaczną jąkać. Ziemia się rozszerza i tam wylezą potwory, bo to, wiecie, w, ziem, w wnętrzu Ziemi mieszkają potwory i one są odpowiedzialne za największe ocieplenie klimatu, bo one metanują i siarkowodorują straszliwie wszystko. No, jak widzicie, Naukowo można przeróżne historie opowiadać, trzeba tylko robić to poważnym tonem, z poważną miną autorytetu naukowego. No i mieć tam prof, doktor, habilitowany kolegium humanum et inne tumanum w wizytówce. Nawiasem mówiąc, mój ulubiony Pyrcz znowu jest w Radzie Doradczej Ministra Zdrowia, a więc Pyrcz znowu w siodle. Czyli jesteśmy w, w rękach pyrcia. Jak byliśmy, tak jesteśmy. Władza się zmienia, a pan pyrć zawsze na swoim miejscu. I panie pyrć, jak to jest teraz? Czy spowalniamy ruch ziemi, czy, czy raczej odwrotnie, przyspieszamy? Jak pan Pyrcz zmierzy, a zmierzy to w ciągu tam w następnych 3-4 dni, to nam odpowie. W drodze pomiędzy toaletą a kuchnią na pewno panu uda się zmierzyć ten ruch ziemi. Wybory samorządowe. No i tutaj jest duży zgryz, bo <coughs> chcecie Państwo, żebym powiedział, jak głosować. A ja mogę tylko powiedzieć tyle. My, jako ruch obrony Polaków, jesteśmy zbyt słabo jeszcze zorganizowani, żeby wszędzie wystawić naszych ludzi, nasze komitety. One dopiero powstają. Czyli porządni ludzie, my ich oglądamy, my się im przyglądamy, my współdziałamy, wybierzemy. Nie, no, pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. W tych wyborach głosujcie zgodnie z własnym sumieniem i sercem. Czyli, po pierwsze, idźcie na wybory, a po drugie, głosujcie na porządnych ludzi, których znacie. To jest jedyna rada, której mogę Państwu udzielić. Nie głosujcie na ludzi, co do których macie jakiekolwiek wątpliwości i nie znacie ich pochodzenia. Nie głosujcie na ludzi, o których nie wiecie skąd pochodzą, z jakich rodzin, jakie są narodowości i tak dalej. Bo już pewna narodowość. Napycha komitety wyborcze i można to stwierdzić z doniesień z całego kraju. Już to wiem. Nie głosujcie na farbowane lisy. Mówiąc krótko, w kilku miejscach startują nasi. Nie podam niestety wszystkich, bo nie zgłosiliście się tak jak należy. A więc szukajcie w Pruszkowie. Tam są, pojawili się nasi. W Łodzi pan Mariusz Plicha, pani Izabela Bedyniak-Siewierska kandydują do Rady Miasta z Komitetu Akcja Narodowa. Zgłosili się, to mogę podać, bo, bo już wiem, kto to jest i, i porządni ludzie. Są nasi w Nowym Sączu. Bardzo porządny komitet organizacyjny. Tam z, te, z tej mąki będzie chleb. Poszukajcie naszych w Nowym Sączu, poszukajcie naszych w siedlcach, w myślenicach i w Niepołomicach, a także w kilku innych miejscach, gdzie, gdzie się zawiązały takie komitety lokalne. Na nich głosujcie. Do wyborów europejskich już się lepiej przygotujemy. Będziemy mogli wskazać nazwiska. Co jeszcze w takim szybkim sprincie? O, Litwini kupują zakłady w Polsce, <laughs> przejmują polskie zakłady papiernicze. Litewska spółka akcyjna Grigeo nabyła głucho łaskie zakłady papiernicze w siedzibą w Niedomicach. Litwini mogą, mogą nie. Ciekawe czemu. Standard Edpur opublikował najnowsze prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce. <laughs> Są one niższe, w 2024 roku. Są one nieco niższe niż prognozowano. Wynoszą 2,8%. Sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej mówi, że gaśnie, uwaga, o zaskoczenie, gaśnie entuzjazm Polaków do Unii Europejskiej. No, to oczywiście powinniśmy być niezwykle euroentuzjastyczni, zwłaszcza po tym, co Unia z nami wyprawia od kilku lat, a z rolnikami polskimi szczególnie. Jak już mówiłem, zginął polski wolontariusz w strefie gazy. To przykra informacja. Z takich informacji o naszym programie Ruchu Obrony Polaków, dziś mogę podać kolejny taki punkt, który chcemy zrealizować, a mianowicie chcemy zmienić ustrój służb specjalnych. Powrócić do klasycznych wywiadu i kontrwywiadu i do cywilnej kontroli nad służbami specjalnymi. Czyli trzeba zlikwidować tych kilkanaście służb, które mają w tej chwili uprawnienia odsłuchiwania i podglądania zwykłych obywateli i tworzą represje wobec obywateli, a nie wo wobec wrogów ojczyzny. Na to dowody mogę Państwu podawać i podaję przecież w kolejnych komentarzach. Więc jak to ma być? Po pierwsze kadry mają być szkolone w czymś, co zastąpi Akademię Sztuki Wojennej i to będzie szkoła rycerska z wszystkimi konsekwencjami. Tam będą szkolone kadry, prawdziwa elita służb i wojska, a cywilny pełnomocnik w randze ministra w rządzie powinien dysponować dwoma biurami, władzą nad dwoma biurami: biurem informacji kryminalnej, którym podlegają wszystkie formacje policyjne, i biurem informacji specjalnej, którym podlegają wszystkie formacje specjalne. Wtedy będzie miał narzędzia do kontroli, zadaniowania i rozliczania służb specjalnych i ludzi. Chodzi szczególnie o rozliczanie wydatków, operacyjnych służb, które teraz kierowane są na różne przedsięwzięcia, także biznesowe. To kolejny odcinek naszego programu, tak żebyście Państwo mieli orientację, zanim przyjadę do Was, z czym wiąże się uczestnictwo w ruchu obrony Polaków. No i wreszcie na sam koniec już tego serwisu, w niedzielę wielkanocną ministra Katarzyna Kotula, znana już z tego, że objęła nie patronat, tylko matronat nad jakimiś tam wydarzeniami, złożyła wszystkim życzenia z okazji Dnia Wydzialności Osób Transpłciowych. Co napisała? Z okazji Dnia Wydzialności Osób Transpłciowych życzę Wam akceptacji, szacunku, a przede wszystkim uznania Waszych praw. Bądźcie z sobą. Bądźcie szczęśliwi. Nie ma równości bez widzialności osób transpłciowych. Pani Kotula coraz bardziej absorbuje moją męską uwagę. Jestem pod wrażeniem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o mijający tydzień. W tym tygodniu jeszcze. Załatwiamy sprawy na miejscu, w Krakowie i okolicach. W przyszłym tygodniu ruszamy w trasę, podamy wszystkie następne spotkania. No i cóż, mam nadzieję, że naładowaliście się optymizmem, energią i wiarą w cuda w święta wielkanocne, że będziecie głosować roztropnie, jak na ludzi wierzących przystało w tych wyborach, no i że działamy razem i Głowa do góry. Jest już coraz lepiej, dzień coraz dłuższy, energii więcej. A więc zdrowia i wolności, jak Bóg da do zobaczenia. W tym tygodniu, w piątek, publikacja materiału, dokumentu pokazującego naszego następnego autora, pana Artura Kawkę. Pan Artur Kawka, autor e, thrillerów, które bardzo się wam podobają i które czytacie. Zobaczycie, kim jest, czym się interesuje, jak myśli i jakie ma plany, bo już niedługo premiera nowej powieści Artura Kawki, a on już przystąpił do pisania następnej. Bardzo dynamiczny pisarz: Artur Kawka z Częstochowy. Poznacie go, bo dotychczas znacie tylko nazwisko. Teraz zobaczycie autora. Zapraszam. Dziś dwa wiersze z zupełnie innej przestrzeni. Jeden poświęcony postaci, która stała się literacka, a istniała naprawdę. Istniała, bo zmarł. Zmarł Zbysiu Kwaśniak, czyli Silvermoon z powieści o Andrzeju Brenerze, i poświęciłem mu taki krótki, skromny wierszyk, który teraz przeczytam. Śmierć Silvermoona Nigdy nie było takiej wiosny Zbychu, takiej jak pierwsza, gdy nie rykniesz z boku. Gdy nie rozwiniesz dywanu waryjactwa, który tak pięknie łaskotał w gardle, wódką z poezji zakazanym smakiem, na rynku w zwisie, na ciasnej gołębie, głębiej. Nocą widziałem, jak księżyc łukał w mankiet Adasia, tam, gdzie siedziałeś z Winkiem na kolanach. Jest mniej poezji i mniej jej waryjactwa, i ludzi mniej jest dziś w każdym człowieku. Jak tam już będziesz, to nie spuszczaj tonu, aż się anioły zaniosą ze śmiechu. Chulałeś jak diabeł i kradłeś mu rolę, a kto zrozumiał, widział swoją dolę. Bo tak się zjawiają anioły wariackie, co już na ziemi robią Bogu pranie. Idę po Wisłnej, gdzie już ty nie staniesz. I drugi trochę taki pir nonsensowy. Balada o niedokwantowaniu. Ona zbierała maliny. On miał plantację psylocybiny. Nie mieli szans spotkać się wieczorem, bo on był z grzybków zbudzonym stworem a rankiem ona, jak uskrzydlona, szukała miejsca, gdzie piękno kona. Tak się schodzili jak płoche ptaki, nie mając drogi do swej itaki. Nocą on śpiewał kuplety dzikie, a ona spała, śniąc wciąż lirykie. Nie mieli serca do wspólnego świata, dzieliła ich myśli przestrzeń garbata dzieliło słońce, wiatry i księżyc, dzieliło słowo naziemnych księży. I tylko w szale myśli ulotnych, w oparach grzybków i wizji psotnych, w śpiewaniu marin piękna czułego, zjadali spiesznie kęs życia swego. Pomiędzy wizją i jej spełnieniem istnieje przestrzeń zwana stworzeniem. W niej różne światy trudno się kleszczą, choć we wszechświecie raczej, raczej się mieszczą. Balada o niedokwantowaniu. Jak już przebrnęliście przez wszystkie zawiłości dzisiejszego komentarza, który rzeczywiście Brnął jak rolnik pługiem po zimowej grudzie. To dzisiaj trochę książek, które osłodzą Wam egzystencję. Najpierw Prodomosuła polecam wydane przez nasze wydawnictwo. Artur Kawka, Kiedy Ziemia Nasiąknie znów krwią niewinnych. Przypominam, że Kawka w tym tygodniu w piątek, o kawce między wierszami. Piotr Zwiewka będzie rozmawiał z Kawką, a tutaj mamy jeden z thrillerów Kawki. No i druga rzecz, Boży Pył Codzienności, który Państwo ciągle czytacie. Dziękuję, ja tylko przypominam, że jeszcze istnieje. Z rzeczy fundamentalnych. Wladimir Wolkow, krótka historia dezinformacji od konia trojańskiego do internetu. Ci, którzy znają Wolkowa, dwóch słów im potrzeba, żeby już wiedzieli, że warto to przeczytać. Jak manipulować mechanizmy propagandy? Wszystko w fundamentalnym dziele Wladimira Wolkowa. Jeżeli już brniemy dalej w manipulacje i pułapki idei, to pan profesor Wojciech Roszkowski przygotował ucztę prawdziwą. Bezbożność, terror i propaganda fałszywe przerzostwa marksizmu. Pięknie wydane przez Białego Kruka, Państwa Sosnowskich, polecam. Naprawdę to zawsze jest wysoki poziom edytorski. No i przede wszystkim czyta się to jak romans historyczny i thriller w jednym. Trochę z podobnego diapazonu. Spowiedź scientologa Mike Rander, były lider sekty, przerywa milczenie. Tutaj, co prawda, jest yy, Polecająca przedmowa Tomasza Peter Likowskiego, ale tym się Państwo nie przejmujcie, bo to można sobie zasłonić. A książka naprawdę warta uwagi i przestania manipulacje sekty jednej z najbardziej wpływowych w Hollywood i wśród amerykańskich celebrytów. Z polskich y, polityczek z cientologią była Barbara Labuda, niegdy znana z Wrocławia. A, Gwiazda, teraz już może mniej znana, ale paru znanych scjentologów w Polsce też by się znalazło. Warto to przeczytać. I, I tutaj na to nie patrzcie, to się wymarzy. Z rzeczy innych. Dokąd zmierza polska edukacja? Czyli dokąd zmierzamy? Wiara, edukacja, tradycja. Pod redakcją Barbary Nowak, wydane przez Biały Kruk. Teksty znawców edukacji. Takich jak profesor Andrzej Nowak, profesor Kant, Ryszard Kantor, Leszek Sosnowski, Joasia Wieliczko-Szarkowa, Jolanta Sosnowska, Hania Dobrowolska, Adam Bujak. Warto przeczytać. No i proszę Państwa, rzecz, która bardzo Wam się podoba, znowu mamy, bo nie mieliśmy przez jakiś czas. Osiem lekcji o nieskończoności. Wielka przygoda matematyczna. Heim Shapiro napisał, czym jest nieskończoność z punktu widzenia matematyki i logiki. Znakomite ćwiczenie umysłu, a jednocześnie poszerzające wizję tego, co nas otacza. Osiem lekcji nieskończoności. Przystępne i niesłychanie wciągające w prowadzeniu zagadnień związanych z jednym z najważniejszych i najbardziej tajemniczych pojęć w całej matematyce, jakim bez wątpienia jest pojęcie nieskończoności. No i tyle. Jeszcze religijne inspiracje. Hugo de Azevedo. Pokora potrzebna od zaraz. Rozważania na temat umacniania się w pokorze i znajdowania pokory w sobie. Jak to zrobić, żeby być pokornym w czasach, które premiują zadówków, pustaków i balonów? Jak się nakłuwać autonomicznie? Na... Terapia autonakłuwania. To wspaniała rzecz. Nakłuwać własny balonik, aby nie zwariować. I święty Józef myśli medytację na cały rok. Tajemnicza postać. Najbardziej moim zdaniem tajemnicza postać Ewangelii. Milczący, silny mężczyzna. Wzór mężczyzny. Święty Józef. Unikalny wybór myśli na cały rok. Poświęcony osobie świętego Józefa. W opracowaniu cenionego włoskiego teologa i kapłana księdza Marcelo Stancionego. I na sam koniec, wisieneczka, niedługo ukaże się nowa mieszanka kawowa, którą zrobiliśmy. Ma ona nazwę Jądro Ciemności. Sporządzona jest w dużej części z ziarna kongijskiego Kongo kivu. Będzie smakować jak Józef Konrad. Sprowadziliśmy pierwszą część bogatej w dorobku Józefa Konrada Korzeniowskiego, właśnie Jądro Ciemności. Czas Apokalipsy, znacie, pamiętacie, oparty o Jądro Ciemności, ale także film Wernera Herzoga, też oparty o Jądro Ciemności. Tak inspirująca stała się ta niespełna, stustrońcowa powieść, Józefa Konrada, który mieszkał w Krakowie i niedługo pokażemy Państwu tablicę na domu, w którym mieszkał Józef Konrad Korzeniowski. Czytanie Korzeniowskiego przynosi same dobre skutki. Wracamy do Korzeniowskiego i wracamy do smaku Kongo Kiwu Jądro Ciemności. Niedługo pojawi się w naszym naszej ofercie. Miłych wrażeń. Zbliża się też drugi krakowski kiermasz dobrej książki. To już 11-12 maja w Krakowie, w hali soku na ulicy Piłsudskiego 27, 11-12 maja od 10 do 19, wielki kiermasz dobrej książki. Znani autorzy, znane wydawnictwa. No będzie pięknie, a także pierwsze spotkanie naszych patronów, którzy przyjadą do Krakowa. Zapraszam. Dla zdrowotności, jeżeli nie chcę, żeby było martwo pod kołderką i ogólnie w życiu, to ashwaganda jest wskazana, działa cuda podobno. I cardio plus puls, kardiopuls. Bo jak już z przesadzicie, to trzeba serduszko uspokoić. Więc kardiopuls. W trosce o ciśnienie krwi. Tak frywolnie o wasze zdrowie w tym tygodniu zadbamy. Do zobaczenia. Drodzy dobrodzieje patroni, już teraz możecie oglądać na naszym stałym miejscu na Facebooku, na naszej grupie rozmowę z Arturem Kawką, poznacie autora jednych z najlepszych thrillerów minionego sezonu, a poza tym szykujemy specjalną edycję Tragarzy Śmierci, którą właśnie wznawiamy dla Was. Poinformujemy, kiedy będzie otrzymywali w prezencie tą książkę, która już jest białym krukiem, bo jej ceny na rynku na razie sięgają już nawet prawie 200 zł. Bo jej nie ma, ale niedługo pojawi się w naszym wydawnictwie, więc będzie i dla Was. Dziękujemy za wsparcie i namawiamy do tego, żebyście nadal tak, w ten sposób Dzień. działali przeciwko systemowi i temu, co nas otacza. Dziękuję. Do zobaczenia.